Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Zaczynamy od wyścigu Spring. Zaraz będziemy chyba jeździć URL Mazda RX-8. Chcecie kupić Mazda RX-8? Ej, wejdźcie sobie na Automoto i kupcie za 13 tysięcy złotych nawet. Dlaczego ten samochód jest taki tani, zapytacie? Przecież zajebiście wygląda, wszystko w środku fantastyczne. Drzwi się otwierają tak fajnie do przodu, te tylne. Tak, bo ten samochód nie ma nawet słupka B. I jak się otworzą wszystkie drzwi, to wygląda jakoś kosmicznie. I to jest super auto, bo pięknie wygląda, bo to jest Mazda. I pomyślicie, no kurde, ten samochód powinien kosztować 80 tysięcy, dlaczego tylko 100 albo 20... 4000 gdzieś około tylu kosztuje. Dlaczego jest taki tani? Otóż tajemnica tkwi w silniku, który niestety nie jest trwały i trzeba przy nim dużo pracować. To jest silnik 1.3 i pomyślicie, jak to silnik 1.3? No właśnie, to jest silnik małej pojemności, więc jest lekki. Jeśli my ten dość awaryjny silnik Wankla, to tak się nazywa Wankla, to jest taki specjalny silnik, jak wpiszecie sobie w Wikipedii, to zobaczycie, że to jest coś zupełnie innego niż silnik tłokowy. Moim zdaniem fantastyczne podejście do w ogóle mechaniki całego silnika i produkcji ruchu obrotowego. Fajna rzecz, naprawdę ktoś miał niezły pomysł, ale no niestety problem jest z uszczelnieniem tego silnika i on się rozszczelnia, przez co też chyba dużo pali. Jest taki kanał na YouTubie, gościu świetnie to tłumaczy, ale zapomniałem jak się nazywa, to jest kanał zagraniczny, tak czy inaczej. Świetnie tłumaczy właśnie wady silnika Wankla. No i między innymi z wad to jest to, że się rozszczelnia i to, że też bardzo dużo pali, ale jeśli chodzi o stosunek wagi do produkowanej mocy, to jest fantastyczny. Naprawdę żaden silnik tłokowy nie może mu dorównać pod tym względem. No i też można ponoć go świetnie modyfikować. Ale no niestety problem jest z trwałością i z tym uszczelnianiem. No, jeśli ktoś się zdecyduje na Mazdę RX-8, może zrobić swapa, czyli podmienić silnik na inny, na przykład z Mazdy MX-5, bo ponoć pasuje, tylko no właśnie, ta komora silnikowa jest spora, więc sporo tam można wsadzić, ale no właśnie, o co tu chodzi? Chodzi o rozłożenie masy samochodu. Wtedy czytałem o tym, nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś tam znawcę motoryzacji fantastycznego mechanika, tylko czytałem właśnie o tej Mazdzie RX-8, bo też się zastanawiałem, dlaczego ona jest taka tania, no nie, i dlaczego można ją dostać w takiej cenie. Ale jak właśnie zrobimy swapa na jakikolwiek silnik tłokowy, no to okazuje się, że przód waży nam dużo, dużo więcej niż przewidział to po prostu producent i samochód nie jest tak fajnie rozłożony, jeśli chodzi o masę. No i nie prowadzi się przez to aż tak fajnie jak standardowo, nie? No i boli trochę serduszko, że tak jest, bo to jest piękne auto, zawsze mi się podobało, zawsze miałem szklane oczy, jak patrzyłem na ten samochód i myślę, no kurde, jest trochę słabo, nie? I patrzysz sobie nawet na takie serwisy z ogłoszeniami sprzedaży fajnych aut, no i patrzysz i myślisz, no kurde, nie za fajnie to wygląda. No nie za fajnie. Okej. Okay. I teraz mając taki samochód, można też kupić na przykład Mazdę ze swapem, no ale to wtedy, tam, jak niektórzy słusznie piszą na forach, nie jest to wtedy taka Mazda. Trzeba sobie worek ziemniaków pakować na pakę, czyli do bagażnika, żeby masa była dobrze rozłożona, nie? Cyk, wygraliśmy. Z trudem tutaj wygrałem, naprawdę. Gonili mnie tam ładnie z tyłu, ale jakoś się udało, jest okej. Okay. I tutaj mamy Street Cross i w zasadzie to chyba będą wszystkie wyścigi, jakie sobie ukończymy. Może są jeszcze jakieś ukryte, pojedziemy sobie okrężną drogą do tych wyścigów URL, bo tu jeszcze mamy okrążenia, takie normalne okrążenia, nie Street Cross. To powinno nam pójść szybko, bo te Street Crossy są
szybkie, szybkimi wyścigami są one. Cztery okrążenia co prawda, ale tu się szybko jeździ. Samochody zyskują tutaj z kolei jakąś fantastyczną przyczepność, w odróżnieniu od driftów, gdzie samochody z kolei zyskują fantastyczny ślizg. Ja wiem, czy to fantastyczny, po prostu ślizg. Zdecydowanie fajnie wygląda ten Peugeot w niebieskim kolorze, co? Ciekawe, ja już nie pamiętam, jak wyglądały te metaliczne kolory w porównaniu do zwykłych, błyszczących. Myślę, że jakaś tam różnica będzie, ale czy to rzeczywiście będzie wyglądało ładniej w tej grze? No nie, zobaczymy. Ups, ups, ups. Okej. 2x4. No tutaj bardzo szybko nam to idzie. Także no, powracając jeszcze do RX8. Szkoda, naprawdę bardzo fajne auto. No niestety ten silnik najbardziej boli mnie w tym autku. Gdyby można było go tak po prostu wymienić, nie? Zastąpić może nawet jakimś elektrykiem, boże, czymkolwiek, co będzie ciągnąć w miarę ten samochód. Żeby to jechało, tak? Bo ten samochód po prostu świetnie wygląda, no. Ale no nie da się. Nie da się tego zrobić tak na w miarę dobrym poziomie. Boli. Poglądajcie sobie to auto, zobaczcie, jak wygląda ten samochód z otwartymi drzwiami, jak wygląda w środku. W środku w sumie nie ma jakichś tam rewelacji, bo to już, to są lata, 2004 rok, 2005, 2004, produkcja, coś takiego. Czwarty, piąty albo trzeci, już nie pamiętam, jakie tam są dokładnie roczniki tych modeli, ale no piękne, naprawdę. Pamiętam, kiedyś był taki, program amerykański, i tam ludzie robili jakieś takie ekstremalne rzeczy, gdzieś się tam wspinali, jakieś tam gdzieś skakali, coś robili na jakichś linach, coś takiego. Jak ktoś wygrał, to właśnie nagrodą główną była Mazda RX-8. Chyba musieli na coś tam wskakiwać albo wisieć do dołu głową. To było i tak wszystko poustawiane, ale chodzi o to, że właśnie do wygrania była Mazda RX-8 i ten gość, wow, jaką fantastyczną furę wygrałem, w ogóle prawie że się obsikał. No, ale co? Jednak nie była taka fantastyczna. Znaczy, fantastyczna była, ale na pewno musiał później bawić się z tym silnikiem, chyba że ją sprzedał od razu. Oh shit. Chociaż to Stany, to oni się tam nie przejmują. Do serwisu, auto i nara. Naprawiajcie mi furę. Nie wiem, jak tam się przejmują. Nie byłem jeszcze w Stanach. No, ale dobrze. Wracajmy już do Undergrounda. Troszeczkę się tu zagalopowałem, ale takie odbiegi od tematu też się przydają, żeby dać wam troszeczkę też do myślenia. No i żeby ten odcinek był taki ciekawszy, co? Też dużo myślę o tych samochodach. Robię teraz właśnie model Mazdy RX-7, składam ten model. Pewnie osoby, które oglądają gdzieś tam po roku ten odcinek, myślą sobie, o kurde, tam teraz, nie wiem, składa jakieś statki kosmiczne, nie wiadomo co tam jeszcze. Cholera wie, co ja będę robił za rok. No, może już nie będę nawet się zajmował modelarstwem, może już na tym będę żył. No, ale właśnie widzę też, składając te modele są dość dobrze odzwierciedlone i w środku, i na zewnątrz. To widzę dużo takich szczegółów, których nie widać na przykład w grach, nie? Bo główną taką wizualną częścią znajomości samochodów i motoryzacji modeli i tak dalej, rozpoznawania marek konkretnych modeli, jest to, co widziałem w grach. A teraz tak naprawdę widzę różne takie szczegóły, których w grach nie można było zobaczyć z bliska, a które muszę oglądać składając te modele, no bo przecież się nimi zajmuję, je tam szlifuję, poleruję. Przygotowuję do malowania, matuję, piaskować jeszcze nie piaskuję, bo nie wiem, jak to się robi dokładnie, a zresztą nie jest to aż takie wymagane przy obróbce plastiku. No ale chodzi ogólnie o to, wiecie, że poznaję tą motoryzację też z takiej innej strony. Oczywiście te modele też nawet nie są jakoś tam w 100% odzwierciedlone i na pewno jakieś tam drobne elementy dopiero można by było poznać już w samym samochodzie, siedząc w nim i ewentualnie jeżdżąc. No jazda RX-7, podejrzewam, że to by było wydarzenie w moim życiu, na pewno. Jakoś tak ostatnio
bardzo bliskie mojemu sercu są samochody japońskie. I to nie jest dlatego, że tam lubię jakąś mangę, czy nie wiadomo jakie tam seriale związane z japońską motoryzacją, tylko tak po prostu uważam, że to są bardzo fajne auta, bardzo z dużą... Na przykład myślałem kiedyś, że Mazda to jest jakaś taka marka, która wzeszła w latach powiedzmy, nie wiem, 70. Góra 60. A to się okazuje, że ta marka jest z tradycją już, ma korzenie w latach 30. To mnie troszeczkę zszokowało, że tak długo ta marka trwa. Logo oczywiście Mazdy się tam zmieniało, możecie sobie zobaczyć historię loga Mazdy, ale nie tylko, bo historię też tam BMW czy innych marek, te loga fajnie się tam zmieniały, to jest ciekawe, jak ktoś się interesuje motoryzacją. No, czy się interesujesz motoryzacją, czy nie, niestety w Undergroundzie zawsze będziesz musiał przejechać te cholerne wyścigi URL, które zawsze zostawiam sobie na koniec, po to tylko... Nie wiem sobie po co, no... Zostawiam je po prostu na koniec, kropka. I co, i tu mamy pięciu przeciwników, w tym Suprę. I jest tu przerąbanie trochę, no. No bo co, mamy zamknięte tory, coś czego ja nie lubię. I jeździmy tak w kółko. Grunt taki, że naprawdę można tu szybko jechać. I jak mamy oczywiście szybkie auto, bo teraz widzę, że może będzie trzeba wyjść z tego wyścigu i sobie auto ulepszyć odrobinę. Może nie będzie takiej potrzeby, bo ten samochód naprawdę, on jakieś tak na starcie był bardzo dobry. I po wsadzeniu jakichś tam byle jakich części nawet jakoś tam śmiga. I daje sobie radę wygrywać w większości wyścigów, ale tutaj widzę, że mam nawet takich trochę koksów. Chociaż to są mistrzostwa, może nie będę musiał wygrywać... Nie będę musiał wygrywać każdego z wyścigów. Ja widzę, że oni się tutaj strasznie spychają. To nieładnie. Nieładnie w lucek. Przede mną Supra i coś jeszcze hardkorowego. Nie wiem, czy nie Skyline. Takie wielkie światełka z tyłu. To jest też dziwne, że im się te światła tak śmiesznie świecą zbyt mocno trochę, co? Tak jakby cały czas na nitrze jechali albo coś. No takie uroki Undergrounda dwójki. Okej. Tutaj też słabo trochę, bo jedynym sposobem, aby zarobić nitro, jest robienie power slide'ów, co strasznie spowalnia. Albo jeżdżenie w draftingu, czyli zaraz za innym samochodem, tak jakby w jego tunelu aerodynamicznym. No i jak źle rozplanujemy sobie użycie nitra, no to może być problem później. I trzeba te zakręty... O, tam się coś rozwalają. Trzeba te zakręty dość szeroko brać, żeby jak najmniej prędkości tracić. O, i to jest chyba Skyline, moi drodzy. Ten drugi. Z tyłu to wiem, że Supra, ale z przodu wygląda na Skyline. No, te samochody mają znacznie lepsze przyspieszenie. Widać to na każdej prostej, więc ja myślę, że jakieś części tu po prostu nie zainstalowałem do mojej fury. A, mamy przedostatnie okrążenie, więc warto tutaj trochę sobie nitra pofarmić. Właśnie zużyłem całe. Fajnie. No kurde, zobaczcie, jak oni mnie zostawiają, mimo że jechałem w strumieniu. Właśnie nie wiem, jak to jest tutaj w Undergroundzie, chyba ten strumień w wyścigach nie działa. Nie dostajemy jakiegoś przyspieszenia ekstra. W ogóle zobaczcie, podjeżdżał od wewnętrznej, przejechał, mało prędkości stracił. Już się zaczyna ta akcja z tymi butami. Akcja znicz dosłownie. No nic, spróbujmy tego Skya tutaj dogonić. Jakoś poszło, nie? Te zakręty... Naprawdę dobrze się pokonuje tym pełgotem. No! Ech, kuźwa. Jak ty jeździsz? To nie Forza Horizon. Tam ludzki lubią się tak spychać. Kurde, jak oni tu przyspieszają. Gdzie się tu pcha? Spadł wam. Bo oni jeżdżą ślepaki, nic nie widzą, zaprogramowani są tak jak są i będą jeździć tak jak mają jeździć.
no nie wiem, ciężko będzie z tym Skyline'em, ale co, no pojedziemy dalej, bo to chyba są takie mistrzostwa i się nie ma co przejmować drugim miejscem, byleby następne zdobyć pierwsze. Zobaczymy, czy tak to tutaj działa. Czy to będzie po prostu jeden wyścig? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Może na początku jest jeden. A, shit, zobaczcie. Na początku są pojedyncze wyścigi. No to nie fajnie. Musimy jeszcze raz pojechać. Długie to jest, no długie i to takie żmudne. Tutaj może żmudne takie nie jest, bo mamy tylko jeden wyścig, ale później będą po trzy, po dwa, po trzy wyścigi, gdzie będziemy mieli po cztery, sześć okrążeń nawet. Kurde, słabo. Słabo to wygląda. Kurde. No i co, i teraz spróbujmy zrobić tak, żeby nie dać się wyprzedzić. I to cała filozofia na kolejne cztery okrążenia. Ech. Nie, wiecie co, te wyścigi URL ja chyba je zostawię na live. Jakoś tak muszę rozplanować sobie jeżdżenie tych wyścigów, żeby zawsze mieć na live te wyścigi URL, bo nie wiem, tutaj powinienem zaplanować jakieś dzwonienie do widzów w wolnym czasie. To jest fajne właśnie, bo można sobie pogadać podczas jakiejś tam bardziej takiej monotonnej rozgrywki w jakiejkolwiek grze, czy to GTA, czy co mi się też zdarza, czy to tam co innego sobie gramy razem na live'ach. No to można podzwonić do widzów, tam poznać was troszeczkę, to jest ekstra. Ostatnio właśnie robiliśmy taką akcję i fajnie to wyszło, naprawdę fajnie było porozmawiać z większością z młodymi osobami po prostu, z dziećmi, chłopakami, jakimiś młodymi. Ale to było fajne, tak, bo mogłem was poznać, mogłem dowiedzieć się, co was jara, co was napędza, na co macie zajawkę. Jedna osoba mówiła, że są to na przykład, że jest to hulajnoga i różne tam triki na hulajnodze, że jest to jakiś tam gościu, który robi kilka w powietrzu piruetów z hulajnogą, wbijając się od rampy, co wyglądało, jak zobaczyłem, niesamowicie. No ale pomyślałbyś, jazda na hulajnodze, to brzmi tak dziwnie, nie? Ale jak zobaczysz, co ten gości odpieprza, no to już troszeczkę respekt, nie? No i tam ktoś sobie właśnie tak ćwiczył. Druga osoba robiła to, trzecia osoba zapytała mnie o to, czwarta o tamto. Tu mogłem sobie pogadać o tym i o tamtym, no i to jest takie właśnie ciekawsze, nie? I też nigdy nie wiesz, do kogo się dodzwonisz i są te zawsze emocje. Raz ktoś mi dał numer do swojej babci i ja, siemanko, jestem Lucek, co tam słychać? A babcia, no siemanko, i się rozłączyło. Także tak to było. A tak to widzicie, muszę zapełnić te wyścigi jakimś tematem. A może się zapytam, co tam u was. No nie wiem, co mam tu powiedzieć podczas jazdy, to wyścigi są okropne. Nienawidzę właśnie dlatego różnych wyścigów takich symulacyjnych albo pseudosymulacyjnych, gdzie mamy te zamknięte tory. Ja mam wrażenie, że te tory, że są te tory stworzone tak i wklejane do każdej tej gry wyścigowej, no. Naprawdę te gry wyścigowe na zamkniętych torach niczym się specjalnie między sobą nie różni. Wszędzie są te same samochody, te same klasy, to samo praktycznie, no. Ilekroć grałem, tylekroć było to samo. I w Undergroundzie to był strzał w stopę, że dodali takie wyścigi. To jest tak naprawdę tylko po to, żeby dłużej, więcej czasu spędzić w grze. To jest taki wyznacznik chyba tego, czy ta gra jest dobra, czy zła, ile gracz czasu spędzi w niej, żeby ją przejść od początku do końca. To jest, jak spędzisz w niej 17 godzin jeżdżąc wyścigi URL, to wtedy jest ta gra super, nie? Moim zdaniem gówno prawda. I co, mamy nowy, tak, jest nowy samochód, ale nie napisali jaki. W Undergroundzie jedynce też nie pisali jaki, po prostu był nowy. No i co, jak skończymy sobie ten wyścig, to już prawdopodobnie będziemy mieli kolejny etap. To jest też ciekawe, bo dopiero odtąd mamy tą animację, że wjeżdżamy na zamknięty tor, a tak naprawdę to my już przed chwilą przejechaliśmy tam URL, nie? Ale dopiero tutaj jest ta animacja zaprogramowana. No ale magia starych gier, no co wy chcecie. Nie czepiajcie się mnie, że tak jest.
Infinity się pojawił po raz pierwszy. Jest Mustang z wielką anteną chyba od CB Radia, nie? Bez skit, zobaczcie jak ona jest wielka. Ja pierdolę, czekajcie, że tu jest... Ach, dobra, nie będę tego już patrzył. Normalnie, ja nie wiem, po co mu ta antena, do wyścigu? I tutaj koło mnie drugi taki sam, bez skitu. Ej, można chyba to jakoś usunąć, czy nie można? Przecież to wygląda okropnie, no kurde. A shit, rozwaliłem się. No i co, i mamy kolejne 4 okrążenia, ale na szczęście trasa nie jest taka pokręcona jak ta poprzednia. No patrzcie co za... Kurde, kupiłeś sobie motorówkę, to teraz... czy raczej barkę, to teraz staraj się wykręcać na tych zakrętach, a nie spychasz innych zawodników, cholera. Co to ma się znaczyć? Dobrze. Już spokojnie. Uspokójcie się. Czwarta pozycja, to ile ich tam z przodu jedzie? No musi 3, ale tak nie widać tego było. No, ten wyścig jest znacznie szybszy. Czy uda mi się podgonić peleton? Zwycięski? Ja widzę, że oni tutaj za dobrzy są, ale kurde, ten Peugeot skręca fantastycznie. Naprawdę jest bardzo dobry samochód. Nie wiem, po co użyłem tu nitro. Cyk. I tam jest Mazda, Mustang i coś jeszcze takiego. O, proszę bardzo, 2 już wypadło z gry. Zostało mi tylko jedno dziadostwo do pokonania. Przy wewnętrznej sobie jedzie fantastycznie. Fantastycznie pokonuje zakręty. Niczym się nie przejmuje, jedzie prosto. Z tyłu mnie coś goni. Mustang. Gdzie? Spaduwa, gnoju. Nie będziesz mnie tu wyprzedzał, ty już mnie tam raz zepchałeś. Przyspieszenie ma niezłe, bo mnie tam widzę, że podgania. No, co? Przeleciał mnie. Skubaniec. To sam jest alfa. No i co? I dupa. Coś mnie tam rozwaliło. Nawet nie wiem, co to za samochód był. Jakiś Brian. Czy to jest ten Brian? Co wy myślicie i co ja myślę? Skończył. Ukończył już. Doszedł. Shit. Ej! A właśnie, zobaczmy ile tu wyścigów mamy. Czy tylko ten jeden? A, czekajcie, zobaczmy co się stanie. Muszę go ukończyć na pierwszej pozycji. Dobra, teraz mamy inne samochody. Jest Supra, niestety. Jest RX-8. Też nie za dobrze. Ale ten wyścig przynajmniej nie jest taki słaby jak ten poprzedni, bo... No jest łatwiejszy, szybszy jest przede wszystkim i mamy tutaj 2 fajne chopki, na których można zarobić odrobinkę nitra. No sorry, tym samochodem jeszcze nie, to jeszcze nie ten poziom gry, ale później będzie można zarobić nitro. Tak, ładujemy się, ja tu nawet nie hamowałem. O, i tak musimy zostać teraz, jak jakieś dziadostwo będzie się do mnie zbliżać, to wtedy ostro tam spychuwa. No i widzę, że tutaj pretendentem do pierwszego ataku będzie Supra, która już gdzieś tam się czai z tyłu. Okej, teraz zobaczymy. Czemu mi się tutaj punkty nie nabijają za czas w powietrzu? Powinienem za to nitro dostać i to cały zbiornik. To już takie dziwne, że jak w rzeczywistości co, driftujesz pod Tesco i zupełnie ci się butla z nitrem. Przyjeżdżasz z pustą butlą gazową, udajesz, naklejasz naklejkę N2O na nią i driftujesz na śniegu i ci się uzupełnia. Możesz sprzedawać potem na Allegro gdzieś tam. Cyk. Ja to mam bajerę, nie? Dobrze. Tutaj przy wyjściu zrobimy sobie nitro. I pyk, tutaj się dużo prędkości traci. No teraz to nie mają szans. Odpowiednia taktyka, odpowiednie rozplanowanie używania power up. O, sorry, nitra. Power upy były w Need for Speed World. Były, bo już nie będą. I tutaj będzie... Ach, 52. Airtime. Dobrze. I ostatnie okrążenie, koniec.
Czyli co, wyścigi URL są trudne, ale myślę, że dlatego, bo nie stuningowałem sobie tego auta do końca, a mogłem. Mogłem jeszcze coś w nim tam polepszyć. Winner. Your time, dwa, coś tam. I super! Zobaczcie, tysiak w kieszeni. Coś tam, nie wiem, co to, czy nowy świat? Dupa, musimy jeszcze jeden URL przejechać. Nie, wiecie co, ja mam dosyć, nie chcę w ogóle, już mam dosyć. Ale podejrzewam, że jak to przejadę, to już odblokuje mi się nowy świat. Nowy świat, nowe miejsca, nowe wyścigi i nowy samochód. Ale w sumie teraz powinien się pojawić nowy. Czy to na pewno... Tak, pojawi się teraz nowy samochód. I będzie trzeba to sprawdzić. W ogóle te płomienie. Ja pierdziu. Nie, wiesz co, nie mam siły na ten URL teraz jechać, naprawdę. Bardzo bym chciał, ale no, brakuje mi sił, brakuje mi bardzo. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Pa, pa.